Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Przepraszam, że znowu fandom się, no ale to po prostu nie mam innego zestawu, no. Po prostu trzeba będzie jakiś nowy ciągnik kupić z siewnikiem i tyle. Jakimś większym siewnikiem może już od razu. Jakiś ze 23 metry. Myślę, że wtedy może jaki kwadrak już by wleciał. Łamany do tego siewnika. No siemy oczywiście sorgo. Na zmianę z soją, trochę soi, trochę sorga sieje, więc będzie dobrze. Nowe pole tutaj jest, nigdy nie pokazywane. Znaczy, ja to chyba po odcinku łączyłem? Nie pamiętam, albo po odcinku, albo na odcinku, ale chyba po odcinku to już było łączone tutaj 14 z 15. Więc tak to wygląda i tyle, nie? Mówię, do Leningradu jest bliżej niż dalej do końca. Oczywiście muszę tak sobie ten pierwszy przejazd zrobić, no bo tutaj drzewka były. Ale chciałem jak najwięcej tutaj uzyskać tego terenu. Tutaj ze dwa poprzeczniaki. Tam od drogi też najlepiej ze dwa poprzeczniaki zrobić. Tu kurde najgorsze jest to, że jest rondo i dlatego tu jest takie wcięcie. A, tu miałem zamalować trawą. To trzeba będzie zamalować tutaj, ten ruch. Będzie git. Skąd ja tyle pieniędzy? A, bo pewnie przewijane było, dlatego mam tyle pieniędzy. Nie, bo przy byłem na flecie, to miałem minus 400 zł na koncie, więc... Czyżby to jakieś pole miało być kupowane? Nie pamiętam. Tutaj, żeby tylko poprzecznik zrobić tam dalej, na razie nie trzeba jechać. Ogólnie tak teraz pomyślałem, że mogą sobie tam pojechać, całe kółko bym od razu zrobił, nie? I tam zaraz dwa poprzeczniaki bym zrobił i tyle. No ale już dobra. Tutaj pójdę na prosto to rondo. Też będzie to trochę wtedy łatwiej się siać. Paskami już będzie się łatwiej siać i tyle, nie? Nie wiem, ile posieję, tyle posieję, bo mam tylko te pole chyba zaplanowane. I może siódemkę jeszcze zasieję. A tak to reszta cosplaya sobie muszę poradzić. Ogólnie chyba mały problem. Nie, a nie, dobra. Nie, bo to, dobra, bo to jest tylko stależowane. A to wyglądało jakby było zasiane, nie? Ja myślałem, że on sieje od tej strony awału i ja jeżdżę z tej strony. Ale nie, na szczęście nie. Uff, już się wystraszyłem. Że coś poszło nie tak. Czyli teraz czwartek, piątek, sobota nagrane jest, tak? Na środę 2000 krów. Na wtorek wielmoże, ale to wielmoże mogę sobie nawet jutro nagrać, ale najlepiej jeszcze dzisiaj. Przed 22. I to tam półtora godziny myślę, że powinno być nagrane wielmoży. Bo trzeba zrobić tam ostatni siebie na wielmoży. Na tych starych polach, a potem pewnie już będzie na jakieś nowe pola kupy właśnie. Coś rośnie. Co to jest? To jest owiec chyba. Tak, to jest owiec. Nie no, kupię te pole i tyle. Zawsze to już po żniwach tutaj będę miał większy ten manewr. Bo po żniwach od razu już będę mógł tu wszystkie pola połączyć, nie? I tu będziesz fajne jedno duże pole. A tą łąkę tam z tyłu to się kiedyś dołączy do tego pola i tyle. Tak to będzie wyglądać. Naprawdę, nie zostało tylko trzy pola chyba do kupienia na tej mapie i koniec. I wtedy tylko te landy na dole zostały, więc... Myślę, że z 4 sezony max, może 5, zależy jak to pójdzie. Ale teraz powinienem trochę tej kaszy z soi zebrać. I tego sorga, no bo sorga też dobrze płaci, więc... Trochę rzepaku mam, ale to na olej akurat rzepak. Ale wiecie co. No i ogi. No równie dobrze, tak jak widzicie, jak wtedy jechałem z tamtej strony, to mogłem tak samo zrobić, nie? Zrobić kółko i wtedy się odwrócić i bym miał dwa poprzeczniaki od razu w koło pola zrobione, nie? Ale no dobra już. Niech tak będzie.
Bo potem trzeba, jak Elen Grad się skończy, to trzeba nową serię zrobić z Farminga 22. Bo będę miał tylko wtedy, tak naprawdę będę miał tylko Fleta i M-Krika, no to tak trochę mało, nie? A tak jak są trzy serie, to jest akurat. Tylko że pewnie ciekawe, czy Kruk za potem ma wrócić, więc pewnie będą cztery. Tylko że Kruka za potem to się zupełnie inaczej grywa, bo tam jest raz głosowy, raz timelapse, więc. Wtedy jak wróci Krux, to pewnie Ger Krux wróci. Więc jak wróci Ger Krux, pewnie w marcu wróci. Bo ja tak przypuszczam, że będzie w marcu Ger Krux. Ja tam sam nawet nie wiem dokąd tak, kiedy ten Ger Krux będzie, ale obstawiam, że będzie w marcu. Tylko że wtedy jak będzie Ger Krux, to będzie tak duszony już do końca wtedy. Prawdopodobnie będzie duszony. Bo tak będzie nam się chciał grać. Coś tak podejrzewam, nie? Ale ja tam nie wiem. Dobra, trzeba od razu tutaj wały puścić, niech sobie jeździ już. I puszczę go tak o, niech sobie jedzie. Tutaj tą lewą stronę to sobie zwałuję po odcinku. Bo i tak jeszcze będą się poprzeczniaki zrobić tam od asfaltu. Więc nie ma problemu żadnego. No i poszli szybkie i wściekłe. Prawe likwiduje, bo nie potrzebuje. Wyścigi z tym. Z wałami. No wiadomo, ja jadę szybciej, bo jadę 28, on jedzie tylko 22, więc. Sąc nie chcąc, jadę szybciej. Nie, no ale coś pięknego ten zestaw, nie? O, 7 minut odcinka, ty nawet nie wiedziałem. Na no, płocinku mi zostanie do siebu. Dobra, wczytuj się. Teraz zobaczę, bo tu chyba tylko te największe pola zostały mi do siebu. A nie, tu jest rzepek zasiany. Czy nie? Muszę zobaczyć w ogóle, jak ja mam to posiane, bo nawet nie wiem. Czy ja mam dużo do siebie jednak tutaj na tę wiosnę, czy nie? Skład gleby to mnie nie interesuje. Aha, to ja mam te pola posiane. Czyli ja muszę tutaj zasiać? Tutaj zasiać? Dobra. Tutaj zasiać, tutaj zasiać, tutaj zasiać. No to aż, nie aż tak dużo, bo tutaj... To nie będzie aż tak dużo siebie, jak myślałem. Raz, dwa... 3, 4 pola, tak? Coś takiego. Na wieki wieku. To ty się zgadzasz, że po niego jedziesz. Ja nie powiedziałem, że jadę. Tak, w tym deszczu. Chciałem go zabrać, bo powiedział, że ty za. Ja nic nie powiedziałem. A zaraz se otworzę i co? Zaraz se otworzę i będę miał. No i elegancko. Idzie to się. 10. minuta.
Ziele, ja mam dopiero pół pola zasiane, więc myślę, że chyba tylko może z tego pola wyjdzie. Te cztery poletka to sobie jakoś tam zasieje. A my jutro idziemy, czy nie? Bo nie wiem. Co, mamuśka? Jak nie wiesz? Dobra, coś tu jest powołane, więc nie ma problemu. Mówię, odcinek jest. Może od razu zawczasu to zamaluję, bo potem zapomnę. To mówię, jak się nie zrobi od razu, to potem już. Coś takiego. No i dobra. Zaraz to dużo lepiej wygląda. No to miałem od razu zamalować po tym, jak to tworzyłem, ale zapomniałem. No, wyścigi siewników. On jedzie ile? 25 jedzie, bo on ma według kursleja ustawionego. No, ale jednym przejazd na tym wapnowanym i wtedy przejedzie, to ten na to drugie pole idzie. Dobra, wał sobie powoli jeszcze, więc nie ma lipy. Teraz ciekawe, czy złapie mi teksturę tego, czy teksturę tego. On pewnie teksturę łąki złapie. Tak sobie myślałem. No jak wrócę, to pewnie wiem, może nagram. No bo to 1,5 godziny. Tak to pewnie będzie. Jakoś. Nie, piknie to jest siane. Piknie, piknie. 13 minuta. Takie krótsze odcinki będę robił. Myślę, że nie będzie problemu. A tyle to już posieję, te 4 pola. No to teraz się zostawię puste sobie. To chyba zostawię puste i tyle. Nie będę kombinował. Bo może na wiosnę będę sadził winogrona, więc myślę, że trzeba posadzić na winogrona już, bo to już czas. To zaraz praktycznie koniec serii będzie to. Chcę, żeby się trochę pobawić tym winogronami z 4 sezony. 3-4 sezony. Będzie fajnie. I łognia. O, widzę, że siewnik trochę odskoczył od wałów, więc dobrze, dobrze. Na dwa przejazdy. Bardzo fajnie to wygląda. On tam ma teraz trzy przejazdy prawdopodobnie silnikiem. Bo 4 minuty to na pewno trzy przejazdy. Kolega sobie dalej będzie siał.
No i trochę lepiej ten łuk już wygląda. Będzie git. No i te GPS-y. Kiedyś nie było wcale GPS-a i się grało. I nie było problemów. A teraz bez GPS-a to grać, nie wiem. Przesłano 90%, okej. Okay. Dzisiaj pewnie nowego posta nie będzie, no bo jest niedziela, ale jutro już może być jakiś post. Pyk. No i poszli znaleźli. Jedno na pewno wiadomo, będę nagrywał, to też zejdzie półtora godziny. Która godzina to gdzieś 9:50 powinno być tutaj. Będę miał chyba 10% na śniadanie, na kolację, to fakt. No pewnie jutro będę musiał sobie waszykować dalej z Palerona. Albo 2000 krów nagrać jutro. Nie, no będę teraz całe pole zachowano. A czemu tak? Nie wiem, coś znalazł jakiś kolice i widzi się do tego zwykłych kacelników nie używam. Są debile. Dobra, już ci pomogę. Cofnę ten kawałek, a resztę sobie poprawię poza odcinkiem. Tak poprzecznie go nie muszę zrobić i tak. Ewa, 2000 krów trzeba będzie nagrać i tyle. Żniwa i prasowanie słomy się zrobi, o. No tak trzeba będzie zrobić, żniwa i prasowanie słomy, no. To będzie chyba najlepszy pomysł. No a tutaj zostało mi 2 minuty. I wtedy myślę, że skończę. Odcinek. Nasiać będę dalej, ile będę mógł. Jeszcze pewnie pół godziny mam gdzieś czasu. A w pół godziny jeszcze parę rzeczy idzie zasiać. Ty, ten powinien skończyć tu siać. Niech dojdzie do końca i będzie git. Tu jest soja. Duży rzepaku. I tu soja jeszcze tu. I tu te dwa pola, a reszta w sorby, dobre. Do kogo? Kiedy? O której niby?
Do mnie nie dzwonią. No, zaraz będę jechał powoli. Co? No i akurat mógł być lepiej. No i dobra. Zasiamy, zasiamy. A ja dziękuję wam za oglądanie. Na razie, papa. Pa.